dedicated way to defeating the Dark Lord. We bow to no one. I am the true Lord of the Rings. You cannot escape us. Middle Earth, Shadow of Mordor. Hej, cześć, siemano, wasz z tej strony Jack! Witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Śródziemie Cień Mordoru. Na start pokażę wam, jak wygląda mój aktualny stan skilli, tylko zaznaczę sobie jeszcze runkę. A raczej spylę sobie tę runkę. Kurde, tak mam brakuje, żeby mieć piąte miejsce na łuk. Właśnie tutaj zebrałem połowę Ifildinów, czytaj wszystkie, które się dało zdobyć w tym. Artefakty, no tutaj trzeba jeszcze po kolei by odtegować te wszystkie te. Został mi jeden artefakt w tej jakby lokacji. Zakładam, że im dalej w fabule, tym to się przeniesiemy do kolejnej. Ale został mi jeden artefakt, jeszcze jeden albo dwa. Ale nie będę teraz ich puszczał, no bo z tym się jeszcze wiąże fakt, że trzeba odtwarzać z nimi związane wspomnienia. A to raczej zostawię sobie na jakiś odcinek dodatkowy. W istotach natomiast coś mogło wpaść. A właśnie, wpadli treserzy. Okej. Jeszcze, o. Władcy bestii. Dwóch nowych. Historia. Coś wpadło. Karach Angren. Żelazne szczęki. No dobra. Nie. No i samouczki, ale to tylko do odznaczenia. Okej. Okay. Tak wyglądają moje upgrade'y, jeśli chodzi o no takie, powiedzmy, pasywki za Miriany. Zbieram teraz sobie właśnie na łuk. Chociaż właśnie nie wiem, czy iść w miejsce na runę, czy może lepiej iść więcej elfich strzał. To jest takie 50-50. Tak wyglądają moje umiejętności. W ogóle, co jest zabawne, polowałem sobie na kapitanów, dzięki temu właśnie mam tak szybko, znaczy tak szybko mam tyle umiejętności względem poprzedniego odcinka i już ten trzeci level. Co jest zabawne, odblokowanie tej zdolności nic mi nie kosztowało. Serio, miałem 0 punktów umiejętności i mogłem sobie to wykupić. Podejrzewam, że dzięki temu, że mam wersję goty. To jest co dalej? Aha, świecącym, czy tutaj płonącym bardziej, bo właśnie mój miecz już nie świeci, tylko płonie, kiedy ma dostępne te egzekucje i tak dalej. Ulepszyłem sobie mroczny cios do zabójstwa i mam teraz dwie opcje. Albo mogę doskoczyć i ogłuszyć, albo mogę zabić. Wzmocniłem sobie tutaj jako upiorny cios, żeby wyssanie i grad ciosów zabijało dość efektywnie wrogów. A oczywiście zanim odblokował mi się ten szczebel, to na tyle zrobiłem, że odblokowałem sobie wszystkie umiejętności z tego drzewka, czyli brakujący brutalny mord, brakujące przyszpilenie było, z tego co pamiętam. Potem polowałem na kapitanów, no i proszę bardzo, dwa szczeble dalej odblokowane, a z tego szczebla tylko trzy umiejętności. Teraz myślę, że pójdę w wyssanie w walce albo w szybki rzut. Szybki rzut, wyssanie w walce albo przeskok z ogłuszeniem. Te trzy umiejętności mnie tak najbardziej interesują. Ale rozpocznijmy, poza oczywiście takim moim gadaniem, od misji legendy. A konkretnie legendy miecza. Bezmiennej istoty. Gdy zapadła noc, jego ludzie zostali porwani przez gule. Samotnie zszedł do najgorszego z ich ohydnych gniazd i zażynał wszystkie napotkane potwory, z ich królową włącznie. Czyli jedno jest pewne, będzie się to działo w nocy. Pozbądź się gniazd guli, zabij 10 guli jednym błyskiem.
Dobra, to może być odrobinę problematyczne. Chyba, że... Udało się? Chyba nie wiem, kurde. Na bankę wyzwanie łowieckie się udało, ale czy udało się zrobić ten cel dodatkowy? Kurde, bałem się, że chyba się nie udało. O, teraz się udało? Tak, teraz się udało, pięknie. Ok, myślę, że akurat używanie egzekucji na guli to jest... Zużywanie egzekucji na gula to jest najgorsze, co mogę robić. O, właśnie tego. Drugi artefakt, jaki mam do znalezienia w taki sposób. W sensie ukryty za takim głazem, który muszę zniszczyć. Proszę, 50 mirianów. Kilof. Dobra, gdzie jest? O, było. Tu jest. Urukowie nazywają pracę w kopalni czerpaniem z czarnej żyły, z której to wydobywają żelazo i adamant, by napędzać swą wojenną machinę. To doskonali górnicy i często używają takich stalowych kilofów jak ten, by wydobywać rudę. Teraz jednak to niewolnicy dzierżą te kilofy, a urukowie pracują głównie batem. No, jak się ma niewolników, to nie ma co samemu wydobywać, nie? Black captains and urukai. Damned if I can't tell who's worse. Why are we working for these fools in the first place? We should be in charge. Come on. Don't you want to crack the whip instead of having it cracked over you? You'll be the death of us talking like that. Here now. Think I'm talking about talk? I'm talking about less whining, more mining. Here's the first throat I'll cut. Aha. No dobra. Gość dosłownie daje mu radę, żeby zamknął pysk i nie fikał do ludzi, czy tam do tych... Dobra, pójdę w te strzały jednak. Żeby nie fikał do... No, powiedzmy tak, na ogółem, do osób. Teraz chyba pójdę w te runy, żeby już mieć 4 na broniach. W tym już 5 właściwie. Żeby nie fikał do tych, do których nie ma podjazdu, a ten na to... No, to temu podejrzy do gardła. These slaves are doomed. No, they are merely going to die. It is we that are doomed. Okej, albo ktoś to źle przetłumaczył, albo ja teraz coś zrozumiałem. Patrzcie w ogóle, jak te gule są mało warte. Dosłownie staje jeden punkt za każdego. Dawaj. Zabij królową? O kurde. Gdzie jest królowa? O, tu jest. Królowe guli. W ogóle nie wiem, czy nie jest za głośno ten. Czekajcie, przyciszę troszeczkę. Okej. Królowe guli. Królowe są najgroźniejszymi przedstawicielkami swojej rasy. Będą kontratakować po twoich natarciach i tylko szybkie uniki mogą cię ocalić. O kurde. Okej, też plują, widzę. Ale mogę też zaspamić się w ogóle chyba takimi ciosami. Dobra. Mogę? Mogę zrobić egzekucję. I nawet nie ma wyobrażenia to zadało. No i się nie popi... Ała. Się nie popisałem. Dobrze. Gdzie królowa? Gdzie królowa? O, tu jest. Właśnie mi gdzieś uciekła. Dobra, najpierw podbić się przy dupasów, a potem zająć się królówką. Jak w szachach, jak w szachach. Jezus, sporo ich tu. Dobrze. Fajne jest to, że użycie jednego takiego ciosu ładuje mi od razu ponad połowę kolejnego. Okej, to był chyba jakiś mocniejszy, tak mi się wydaje. Królowa też dostaje mocno po pysku.
O, Beorze, ale żem za to zdupcył. No nie no, dawaj tu. Dobrze. Dobrze. Grupę. Bum. No kurde, chciałem ten... zrobić jej normalnie tą rozwałkę. O. No proszę. I wszystkich zarąbałem praktycznie tym upiornym porażeniem. Dobra, te góle przestaną się tutaj w końcu spełnić, czy nie? A ty tu skąd, gościu? Siema. Poproszę strzały. No, a jako, że nie jesteś mi potrzebny, to do widzenia. No dobra, trochę expa wpadło. Dobra, myślę, że na razie możemy trochę fabułę odstawić, co prawda nie popchnę mi aż tak bardzo do przodu. Ale trzeba trochę tymi pobuczniakami zrównoważyć. No, to te pobuczniaki to muszę w ogóle odkrywać, że uwalniając właśnie tych niewolników. Ale zajmijmy się jeszcze może tą misją. Nakujmy tak trochę legendę tych naszych broni. Z tego co widziałem po dostępności tych misji, no to raczej nie uda mi się ukuć całej legendy. Niu! I proszę, byłem na szczycie tamtej wieży, a jednym ciosem znalazłem się na dole. No jeszcze to jest zabawne, najlepsze, ten cios jest bezgłośny. Litościwy kat. Najpierw przeklął swych wrogów, a potem napiął cięciwe i skończył ich męki. 250 miranów! Ej, jak się opłaca robić te questy? Tam dostałem chyba 150 za tamtego. Okej, ci są osłabieni, z których wykończ za waszą... Aha! Zabij 4 bez opuszczenia trybu skupienia. Okej. Raz, dwa, trzy, 4. No, nic bardziej prostszego z tym celem dodatkowym. Kurde, zbudowałem. Serio, znowu? No i... jeszcze jeden. Okej, okay, no to było zajebiście proste. A i oni? Tak, a okej, okay, myślałem, że się przestraszyli, ale przestraszyli się, ale chyba guli. Dobra, ta misa poszła błyskawicznie. Jest kolejna do miecza. Zobaczmy, 150 za miecz. 200 za łuk. A za sztylet? Też 200. Jak to się opłaca robić? Jak ja zrobię chyba tą misję, to będzie mnie stać zaraz na kolejny... O ile już mnie nie stać nawet. To jest właśnie ten knif, czy może już mnie stać nawet na ulepszenie. Fajne jest też to, że ja dostaję odnowienie, może nie tyle skupienia, bo skupienie się odnawia samo z siebie, ale odnowienie z życia i strzał, jak wchodzę do tych misji. Okej, okay. Mroczna bestia. Wjechał w ich szeregi na grzbiecie potwornej bestii, przecinając je niczym sztych miecza i siejąc popłoch wszędzie, gdzie się skierował. Dosiądź Karagora, zabij 5 ugryzieniami. No spoko. No, teraz szybka dominacja. Przez to, że są te kontrolki z tego... że są kontrolki z... Xboxa, a ja mam normalnego pada, to się trochę gubię czasami. Zdarzyło mi się już 3 razy podczas walki się pomylić. I przez to zginąć. No, jeden z głowy. Ah!
dwóch kolejnych. Trzech. No i dobra, i cel wykonany. Dość prosty. Chyba mam jeszcze dwie minuty. Czy będzie dwie czy trzy? Mam nadzieję, że dwie. Okej, nie do końca to chciałem zrobić. Dziękuję. No i teraz szybko. W ogóle. Stopa. Czekaj, stopa to jest ile? Około 3 cm chyba. Czyli. No, dobra, nie, 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 tak? Czy? Nie, nie, mniej chyba. A kurde, nie wiem. Znaczy, zgubiłem się teraz. Znaczy, zgubiłem, w sumie nie tyle zgubiłem, co po prostu nie jestem pewien liczby. A przez to nie mogę zrobić dokładnych wyliczeń. Nawet, znaczy dokładnych, nawet przybliżonych nie mogę zrobić sobie dokładnych. No. Jeden. Czysty strzał. Oczywiście nie w tego gościa, co miał być. No właśnie, w tego. I w tego też. I dziękuję. A nie, to jest... A nie, to jest 150 plus 200 za cel. Okej, czyli mówiąc krótko, opłaca się wykonywać też te cele dodatkowe. Płomienie w jego oczach to ostatnie, co słudzy cienia zdążyli ujrzeć, nim dosięgły ich strzały. I co, już taki test? A nie. A z bliskiej odległości? No dobra. Mam minutę. Jak to zrobić? To się liczy jako bliska odległość? Tak. Gdzieś to, o właśnie. Za mną, mówiąc dokładniej. No, ja no bez problemu, zwłaszcza z tym skupieniem, które mega spowalnia upływ czasu. Momentalnie się zakończyło to zadanie. Nawet szybciej niż rozpocząłem. No i dobra, teraz się przebiegnę do tego miejsca. Dobra. I patrzcie to. Niu. Ja nawet nie wiem, jaki to jest dystans, ale to jest co najmniej 200 stóp. Ja po prostu tak osie do gościa przyciągnąłem. To jest po prostu momentalne przenosiny. O, albo tu. Pyk. Niu. O, 200 stóp nas dzieliło. Bo do tego, bo stał właśnie obok tego. I co? Na tak, żebym do tego wszedł. Pokaz siły. Władca ciemności usiłował nadszarpnąć budowaną przez niego reputację, organizując mające go zdyskredytować wiece. Wykorzystał je jako dodatkową okazję do okazania swojej potęgi. No dobra. 200, czyli 250 mogę dostać za to. Brutalnie zamorduj wartownika bez alarmowania pozostałych i zabij 5 uruków z ukrycia. Okej, a liczą się takie zabójstwa jak na przykład z łuku? Nie, chyba niestety nie. Nie, czyli jak już to chyba ewentualnie mroczny cios do ziomka i potem... to jest takie trochę... Nie, to jest po cichu zabicie wtedy. Jakby gościu był sam, oczywiście. No dobra, spróbujmy. Stun. Nie, to nie było po cichu. Wow, to żem zeskoczył. No ale to jest jako po cichu leczą. Pan się cicho. Okej, tam jest jakiś kapuś. O. Dziękuję. Numer 2. Gdzieś kolejny. Wyżej. Deserve more than they get.
strzały. Kurde, jakieś takie fajne miejsce muszę sobie wyznaczyć. Okej, czy to zależy od drugiego? Dziwo nie! Czyli zabójstwo ciosem jest o wiele cichsze niż grzmotnięcie ciosem. W sumie na logikę ma to sens nawet. Dobra, tam jest ten cały kapuś. Ale nie wiem, dlaczego z łuku nie zaliczyło zabójstwa. To trochę dziwne. I udało się! No i super. Teraz pytanie, czy będę miał w zasięgu do skoku tego ziomka, czy nie bardzo. Wejdź, 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 wejdź. Sięgnie mi go? Tak średnio. Idź, 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 idź. Dobra, teraz tylko na górę i dokończyć dzieła. I brutalnie zamorduj. No i proszę bardzo. Łatwiutko. Tutaj niewolników, a tutaj kolejna z mieczem. Czy ktoś by mógł mi tutaj zrobić posłużyć za taryfę? Nie do końca. To mnie niestety trochę smuci. Zejdź na ziemię. A dobra. To jest też ten minus niestety właśnie tego trybu, że ja nie widzę dokładnie, co się dzieje dookoła mnie. O! Dobra, misja jest tam. O, tam do strzelca bym się chciał przenieść. No. Nią! No i proszę, akurat jeszcze punkt umiejętności wpadł. Przecudownie. Przeskok z ogłuszeniem, szybki rzut, wejście... Nie, to wejście z brakiem na pewno, nie. Przestraszenie celu, uzupełnienie strzał... Kurde, bo nie mogę jeszcze tej serii zrobić ciosów, niestety. Mam za mało potężny jestem. Piorny wybuch? O, ej, to jest ładne. I bardzo użyteczne. Tu mam co? Pogróżka. Przesłuchaj kapitana i wyślij mu pogróżkę. Pogróżka gwarantuje mityczną runę po zabiciu wodza oraz zapewnia 30% szansy na taką runę po zabiciu kapitana. Cel urośnie w potęgę i zbierze popleczników. Fajne. Do robienia sobie run. Tutaj jeden cios bez przerywania. No, to mogłoby być dobre. Ale to nas to później. W sensie to wyssanie może być dobre głównie po to, żeby ten... Może nie tyle przestraszenie, tylko to wysysanie chyba mnie też leczy, tak mi się wydaje, więc szybkie podleczenie się w trakcie walki. Czemu nie? Ale chyba wezmę ten przeskok z ogłuszeniem. Bo to może być naprawdę dobre. W trakcie walki po prostu przeskoczyć za typa i jednocześnie wysadzić mu potem kombos na pysk. Co dalej? Większa żywotność czy miejsce na runę? A niech będzie miejsce na runę na sztylecie. Sprawdźmy, czy mogę coś wpakować do niego. Okej, okay. Runa wygląda jak N. Znaczy wróć, miejsce na runę wygląda jak N. Trochę run tutaj też mam. To nie. To też nie. O, to mogło być ok. To mam. Odzyskujesz HP za zabójstwo z ukrycia. Odnawia 4 elfie strzelce na znaczenie w walce. Ej, to może być dobre. Ale na razie wezmę wilczą głowę. Tutaj z ukrycia bardziej przerażają, niewrażliwość na truciznę. Rzadko spotykam... Chociaż mogę... A bo dobra, zmienimy na razie to na
A nie, nie, nie. Miała naznaczenia w walce, bo to jest teraz zmiana, bo była idiotyczna. Ale rzadko spotykam teraz kogokolwiek, kto walczy trucizną. Że dosłownie, jak na początku mi jeden typ sprawiał problemy, no to teraz rzadko kto to wykorzystuje. Na arenie. Schwytany przez władcę ciemności i rzucony na arenę miał zginąć na dowód tego, że jest zwykłym śmiertelnikiem. Zarżnął każdego przysłanego wroga, łącznie z tymi, którzy go więzili. Czekaj, ja myślałem, że to będzie ten. O, 100 ciosów! No, to będzie drobne wyzwanie. Bum, bierz. Okej, warto będzie chyba to porażenie wykorzystać, bo to mi też podbija trochę serię. Gdzie? Pięknie. O Jezus, nie wierzę! No halo, przecież przerwałem mu to. Oj, boję się, że to się nie uda wykonać tego dodatkowego celu. Chociaż nigdy nie mów nigdy. No, masz gościa obok, czemu nie walnąłeś mu stuna? Taka perfekcyjna okazja, żeby przedłużyć serię. Mam wrażenie, że im większa seria, tym większy jest obszar tej eksplozji. No przecież wcisnąłem kontrę, gro, no kurwa mać! O, płoń! Ha, podwójna kontra, biecz! O, coraz bliżej. O Jezus, to wcisnę podwójną! No, gro, weź mnie nie oszukuj nawet! Już tak blisko, ile tam było? 60? To jest chyba najlepszy sposób na robienie tej serii ciosów. Aha, okej, dobra. No i nie udało się. Niestety. Nawet nie zauważyłem, kiedy ten licznik się nabił do końca. Okej, jednak nie. Jednak nie leczą mnie te wyssania. Szkoda. Nie tutaj. Upiór. Ukrywał się pośród żołnierzy Władcy Ciemności. Niepostrzeżeni zabijając jednego po drugim, nie spoczął, póki nie umknęli przerażeni z obozu. Czyli co, mam wyciąć? Nie. Zabij ze skokiem i 5 z ukrycia bez wykrycia. Wydaje się to proste. Tylko właśnie, słowo klucz, wydaje się. Dobra, mamy jednego. O, czekaj. Wejdź na górę.
Proszę. Jeden zabity. Dzięki zeskokowi. Za chwilę będzie drugi. No. What the fuck, co to miało być? No. Na górę. Okej, najlepiej by było zabić czwartego. Znaczy czwartego, ostatniego właśnie ze skokiem. Tak się idealnie to skombi. No i teraz tylko znaleźć jakiegoś takiego, na którego fajnie będzie zaskoczyć. No i proszę, sam się napatoczył. Siema. No i bang bang bagarang. Quest wykonany. 300 mirianów wpadło. I lecimy do ostatniego questa w tym odcinku. Jak tam moje miriany? 1050. No to wpakujmy do łuku kolejną runę. Czy raczej miejsce na ów runę. O, ta runa wygląda jak podpisanie tyra w mitologii nordyckiej. Dobra, z racji, że nie mam niczego innego, to sobie wsadzę te headshoty. Co mi tam do Companion jeszcze wpadło? O! Uda się? No panie! Beach, please! Okej, okay, ale... No dobra, powiedzmy, że jestem bliżej niż dalej. Finalnie byłoby lepiej, gdyby tam się jakiś ork, czy tam uruk ustawił. Hej, łap go i przesłuchaj. Aha, okej, okay. Niewiele mi powie. Ja w sumie przez to, że po pierwsze nie zostałem zabity, po drugie nie przeglądałem jeszcze raportu bitewnego. Przez co się nie aktualizują nawet wpisy o nowych jakichś kapitanach. A wodzów nie mogę sobie jeszcze odkrywać, bo gra mi o tym nawet nie powiedziała. Okej. Okay. Opis prawie że identyczny z poprzednim. Zwabiaj, a następnie zabijaj. No spoko. They're not rumors. We're marching out once the slaves finish building the road. Rupert got his head cut off by the executioner after I told the captain who stole his favorite apple. Dlatego się pozbędę tak po prostu. To się obróci? Ja. Tym już niekoniecznie. W górę. Zaliczy? Zaliczy. Dobra. Tu i blisko by się przydał i najlepiej pode mną. Jest tylko zabij. Bo brutalnie zabij. Bo wystanie z ukrycia to jest nie to, co sądziłem, że będzie. To jest w tym przypadku zaskoczenie gościowi na pysk i wyssanie go. A to mi trochę nie na rękę. Dobra. Górę. To ich trochę zajmie. O.
Chodź. Aha, mix D. No i zajebiście, i szlak trafił cel dodatkowy. No dobra, trudno się mówi. The ranger sneaking around these parts. What? Ranger? Keep an eye out and let's catch him. Wait. At once. Dobra, zaliczyło. No nie wierzę, że jeszcze zdążył. Tego oczywiście nie zaliczyło, bo go nie zwabiłem. No a teraz oczywiście ta gorsza część, czytaj, znalezienie jakiegoś miejsca, żeby się schować. Zamiast to, żebym sobie z nim na spokojnie poradził. Tylko aktualnie nie mam na to ani czasu, ani tym bardziej ochoty. Wejść na górę. Someone's sneaking around. Dobra, udało się. Nie do końca tak, jakbym chciał, no ale... Nie można mieć zawsze wszystkiego... Znaczy, wróć, nie można mieć wszystkiego. A nie, nie można zawsze. Won. Serio będą mnie gonić? Halo. A, miałem strzał. Ja się zastanawiam, dlaczego nie mogę gościa trafić. Chcę się trafić, nie mogę go zaatakować. A tu wystanie z ukrycia. Po co ci to było? Było się nie wpieprzać, stary. Może byś pożył trochę dłużej. No i okej. Okay. 42 minuty odcinka. To myślę jest w miarę okej timing. I nawet żeśmy trochę przekuli legendy. Tu w ogóle to... O właśnie, tu w ogóle potrzebuje właśnie to wystanie w walce mieć odblokowane, żeby tę legendę miecza sobie sprogresować. Ale patrzcie, jak mam zostało. Dwie legendy łuku, jedna do sztyletu, jedna do miecza. A reszta to są te questy dla właśnie... Dla tych... Dla niewolników, czy tam dla tych właśnie... Wygnańców. A potem już zostanie mi tylko fabuła. Ale myślę, że warto się będzie w pierwszej kolejności zająć tą misją. Bo to może prawdopodobnie odblokować mi... już wam pokażę. Nie, nie to. Albo to. To są takie dwie wcześniejsze umiejętności. I
wydaje mi się, że jedno właśnie z tych dwóch może zostać dodane, znaczy odblokowane, ale bardziej jestem skłonny do tego, że raczej to będzie pierwsze. No bo raczej ziomek, który walczy z orkami, no prędzej skłoni się do trucizny, niżeli do polowania na karagory. Ale dobra, chyba pójdę w to wyssanie właśnie jako kolejne. No ale cóż, no. Tak na sam koniec, wespnijmy się może jeszcze na wieżę. I najpierw tak, najpierw przyspieszymy upływ czasu, tylko nie wiem, czy to muszę robić w mapie, czy mogę tak po prostu tutaj. Nie, muszę w mapie. No to przyspieszmy czas. I sprawdźmy, jak tam mają się szeregi w armii wroga. Kolejne awanse są rozdawane. O, tak mało? Myślałem, że będzie więcej. No dobra. W ogóle też patrzcie. Widzicie, jak to? A propos tego, tutaj jest taki, powiedzmy, stosik już z czaszką i z ubłem tego gościa. Ten gość już nie wróci. Nie ma szans. Natomiast jeśli właśnie przeciwnik leży w taki sposób, to jest szansa, że może jeszcze mnie w przyszłości zaatakować. A to jest kolejny typ, który któryś raz z kolei mnie nachodzi. Tak samo jak wcześniej też jeden z tych ziomków. Tylko tamtego się już pozbyłem permanentnie. Ten jeszcze nie chce zdechnąć. Uparcie trzyma się życia. No, cała reszta może mnie jeszcze dopaść, ale to nie jest pewnik. Tak działa właśnie system Nemesis w tej grze. Tak się to nazywa. Nie ten. A w ogóle jak szczurnik? Boi się guli, boi się graugów. Boi się much zmorgaj. Ale wydaje mi się, że jakbym się raczej w niego wbił takim szybkim, mrocznym ciosem, no to on by tego raczej nie przeżył. Także no, niestety będzie. O! Halo? Czemu nagle jest więcej tych Ifildinów i tak dalej? Boże, nie, czekaj, wyjdź z mapy. Bo to się mogło coś teraz nie stegować. Sprawdźmy to jeszcze raz. No właśnie, ma to pozbierane wszystko. Gra chyba nie wzięła pod uwagę tego, że ktoś mógłby już na tym etapie fabularnym, czy tutaj tak wczesnym, pozbierać sobie właśnie. Po pierwsze też szkołę przetrwania ukończyć, nie? Po drugie wyzbierać już wszystkie te Ifildiny i artefakty dostępne w tej lokacji. Bo tu ewidentnie jest dojście do drugiej tego typu lokacji. Z kolejnymi wieżami, z kolejnymi fabułami i tak dalej. No dobra, mnie teraz czeka kolejne polowanie. Żeby sobie troszeczkę potęgi zgarnąć, ale przede wszystkim troszeczkę expa oraz, co jeszcze ważniejsze, Mirianów. Na ulepszanie postaci. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć.